Witamy w Kronikach z Kaczystanu. Dzisiaj przedstawiamy Państwu raport z frontu walki z potwornym kapitalizmem i zdegenerowaną demokracją. Proszę usiąść wygodniej. i zaczynamy. Na początek rzućmy okiem na nasze dzielne gminy walczące z ideologą płci, czyli z angielskiego tak zwanych gender. UC, to znaczy gender. Oto okazało się, że nie wszystkie, ale sześć dzielnych i walecznych gmin nie zgodziło się na gorszenie i degenerację związaną z GTC. Przepraszam, LGTC. Przepraszam, LGA. Uc, no. Z ideologią LPG. W imię naszych wspólnych wartości i chrześcijańskiego wyznania, wójtowie. Czy kto tam rządzi gminami, nasi wspaniali rycerze Chytrusa? Przepraszam Chrystusa oparli się pokusie i powiedzieli stanowcze, nie Unii Europejskiej. Powiedzieli nie pieniądzom, i związanymi z nimi brudnymi wartościami, takimi, jak edukacja, demokracja, wolność słowa i wyznania. Precz z genderową indoktrynacją. Nasz dzielny wódz, naczelnik państwa polskiego na pewno wynagrodzi owe gminy, a resztę swołoty rozgoni w trzy dupy. Kolejna depesza dotyczy sukcesów na polu krzewienia tradycji chrześcijańskiej. Niezłomny minister sprawiedliwości i prokurator generalny w jednej osobie, co opozycja kłamliwie określa, jako zakazane przez konstytucję. Zbigniew Ziobro. Zapowiedział, że wypowiada konwencję stambułską. Nie może być tak, że chłop po ciężkiej pracy w polu nie ma gdzie wyładować emocji. Kobieta ma służyć mężczyźnie. Tak było od wieków i jest nadal. Nasze kochane Odoirus, przepraszam Ordo, i Och nie, przepraszam, Ordo, i zapowiedziało konferencję na temat całkowitego zakazu rozwodów. Honorowymi prelegentami będą Jacek Kurski, szef telewizji rządowej oraz Marta Kaczyńska, wzór cnuki chrześcijańskich wartości. Teraz krótka przerwa dla Państwa, aby mogli Państwo kliknąć na subskrypcję pod tym wideo. Zostawić komentarz i dać nam znać, które z zagadnień najbardziej Państwa poruszyło. Proszę również polubić nasz materiał i udostępniać, wszędzie gdzie się da. Teraz powiemy o dzielnym obrońcy naszej wiary, kardynałem Mieczu, który raczył ocenić, iż tęczowa flaga na figurze chytrusa, przepraszam, Chrystusa wzbudza, ból ludzi wierzących. Różnych ludzi mogą boleć różne rzeczy ale chciałem zauważyć, że systemowe krecie pedofilów. Oraz biskup głódź z molestującym, przez kilkadziesiąt lat dzieci, prałatem jękowskim, mogli bólu przysporzyć nieco więcej, niż kolorowa klaga na pomniku. I jakoś wtedy kardynał nie specjalnie się troskał. Oj oj, przepraszam, przepraszam, tfu, tfu. Tfu. Ktoś z totalnej opozycji podmienił mi kartki. Chciałem powiedzieć, że nasza dzielna prokuratura polityczna już wszczęła śledztwo w sprawie tego aktu przemocy wobec chrześcijan. Aleksandra Skrzyniarz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie, poinformowała, że w piątek wszczęto dochodzenie w sprawie znieważenia w Warszawie pomników upamiętniających osoby oraz zdarzenia historyczne poprzez umieszczenie na nich tęczowych flag i masek z symbolem anarchistycznym oraz znieważenie pomnika Jedusa, przepraszam, Jezusa, Jesus po hiszpańsku, Chrystusa. Mam nadzieję, że sprawcy dostaną bardzo długie wyroki. I na tym kończymy nasze wydanie informacji z frontu walki z potwornym kapitalizmem i zdegenerowaną demokracją. Pamiętajcie państwo: jedna partia, jeden wódz, jeden kraj. Proszę nie zapomnieć o subskrypcji. Kliknięciu na ikonę dzwonka i polubieniu naszego materiału. Do zobaczenia.